Na dzisiejszej lekcji chciałbym zaprezentować temat Napoleon a sprawa polska. Pewnie niektórzy zastanawiają się, co to za czarny notatnik. To jest mój szkicownik, który dzisiaj posłuży mi do przedstawienia lekcji. Tutaj mamy na przykład, o, może ktoś rozpozna, co to za piosenkarz amerykański. Ale nie o tym dzisiaj, dzisiaj o czymś innym. Tak jak mówiłem, temat Napoleon, a sprawa Polska. Przygotowałem na tą lekcję kilka rysunków, więc zacznijmy od Napoleona. Kim był Napoleon? Jak zapewne pamiętacie z lekcji historii, Napoleon od najmłodszych lat interesował się wojskiem, został generałem armii francuskiej, później w wyniku zamachu stanu przejął władzę jako konsul, a następnie został wybrany przez Francuzów na cesarza. Chociaż tak naprawdę to on sam się tym cesarzem ogłosił. Dokonał wielu reform, założył Bank Narodowy we Francji, stworzył kodeks prawa, nazwany od jego imienia kodeksem Napoleona. Próbował podbić całą Europę. Chciał, aby Francja była hegemonem w całej ówczesnej XIX-wiecznej Europie. Mimo to, że odniósł wiele zwycięstw, ostatecznie skończył swoje życie na wyspie. Na wyspie Świętej Heleny. Podobnie jak i zaczął, bo urodził się także na wyspie Korsyka. Jest on bardzo związany z historią naszego kraju, ponieważ po rozbiorach, kiedy w roku 1795 Polska zniknęła z mapy Europy, już dwa lata później Napoleon utworzył, za jego polecenia zostały utworzone Legiony Polskie we Włoszech. I tu mamy właśnie Włochy oraz rysunek legionisty. Te oddziały, którymi dowodził Jan Henryk Dąbrowski, generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego, miały na celu wspomagać armię francuską w kampaniach we Włoszech przeciwko Austrii, a także w późniejszych walkach. Oddziały były sformowane z żołnierzy, którzy uciekali z terenu Rzeczypospolitej po zaborach, a także z emigrantów, którzy osiedlili się wcześniej we Francji lub na terenie północnych Włoch, głównie Lombardii. Z historią Legionów Polskich w Włoszech związana jest także pieśń tych legionów, która później stała się hymnem Polski, stąd jej nazwa Mazurek Dąbrowskiego od dowódcy Jana Henryka Dąbrowskiego. Jako ciekawostkę mogę tutaj powiedzieć, że warto porównać sobie tekst obecnego hymnu i oryginalnego tekstu pieśni Legionów Polskich we Włoszech i znaleźć różnicę, chociażby w pierwszej zwrotce. Spróbujcie. Drugą rzeczą, którą Napoleon dla Polaków zrobił, można tak powiedzieć, jest utworzenie Księstwa Warszawskiego. Księstwo Warszawskie zostało utworzone w roku 1807 na mocy podpisanego traktatu pokojowego w Tylży między Francją a Prusami i Rosją. Obejęło ono początkowo w roku 1807 te ciemne, zaznaczone ciemniejszym kolorem terytoria drugiego i trzeciego zaboru pruskiego. Później w roku 1809 przyłączono ziemię trzeciego zaboru austriackiego. Napoleon nadał konstytucję Księstwu Warszawskiemu. Była to tak zwana konstytucja oktrojowana, czyli narzucona z góry, na wzór konstytucji francuskiej. Wprowadzała ona trójpodział władzy, podobnie jak wcześniej konstytucja z 3 maja, ale niosła ona także kilka nowości, m.in.
nadano wolność osobistą chłopom, ludności chłopskiej. A księstwo warszawskie miało być połączone unią personalną z Saksonią. Królem, księciem, można powiedzieć, władcą tego księstwa warszawskiego miał zostać wnuk Augusta III Sasa z dynastii Wettinów. Czyli było to nawiązanie w pewnym sensie do konstytucji 3 maja, która także wprowadzała monarchię dziedziczną i unię personalną z Saksonią. Tutaj takie zadanie, ciekawostka. Napiszcie w komentarzach, kto jest przedstawiony na tym mniejszym rysunku. Podpowiem tylko, że był to dowódca armii księstwa warszawskiego, bratanek ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, wybitny dowódca, generał, jedyny w historii obcokrajowiec, który otrzymał tytuł marszałka Francji z rąk Napoleona za swoje wybitne zasługi i oddanie, ponieważ do końca, do śmierci w bitwie pod Lipskiem był wierny, tak samo jak zresztą polscy żołnierze, Napoleonowi. I tu na koniec pozostaje jedna sprawa, ponieważ Polacy do końca żołnierze otrzymali wierność Napoleonowi, mimo że w 1815 roku Napoleon przegrał i został zesłany na wyspę, a księstwo warszawskie przestało istnieć, ponieważ na Kongresie Wiedeńskim zostało podzielone między 3 mocarstwa, Rosję, Prusy i Austrię. Pozostaje pytanie, czy Napoleon naprawdę chciał Polakom pomóc, czy tylko ich wykorzystać do swoich celów? I czy Polacy dobrze zrobili, że mu zaufali, czy popełnili błąd? Te pytania pozostawiam do odpowiedzi Wam. Dziękuję.